To co cię to spotykało? Mnie to nie dotykało. Hejt cię spotykało, no, brak akceptacji. Hejt, dokładnie, że jakby ludzie nie do końca mnie rozumieli, ale ja w tym wszystkim potrafiłem znaleźć swoją drogę, stać się wokalistą w zespole Whiplash, którego założycielem był Kamil. I jeszcze bardziej uwydatniać to, robiąc przesadne makijaże. Zawsze chodziłem do fryzjerki, która robiła mi takiego irokeza z moich włosów. Przed każdym koncertem zawsze byłem chowany, nie pokazywałem się w ogóle publice i jakby nie przeszkadzało mi nigdy to, że ona się ze mnie śmieje, dlatego że śmiała się do momentu, kiedy nie zacząłem śpiewać. Później mnie słuchała. Co cię spotkało wśród tych przeciwności, o których mówisz, najgorszego? Z czym ci się było trudno uporać, bo pewnie z czasem to przyszło, ale co to było? O kurczę. Tego nie było mało, o może tak. Trudno wybrać? Trudno wybrać, ale pamiętam, jak musiałem zmienić szkołę. Dlaczego? Po prostu, no jakby szkoła, do której chodziłem pierwotnie, tak bardzo mnie nie akceptowała, że... Ale tak samo nauczyciele jak uczniowie? Bardziej uczniowie, bo jednak w momencie, kiedy mieszka się w małej miejscowości, którą kocham, ja naprawdę bardzo się cieszę, że ja się tam wychowałem. Byłam w Jaśle. To jest malownicze miasto, które daje bardzo dużo, poza tym, że nie można mieć za złe ludziom tego, że nie chcą się być może rozwijać, albo nie chcą próbować otwierać się na nowe, szersze horyzonty. W związku z tym denerwuje ich ktoś, kto to robi? Ludzi trzeba edukować. Ja pamiętam, jak przyszedłem właśnie do X Factor i stała się ta cała sytuacja z tą publiką, później Kuba, który mnie obronił.